Policjant pokazał. Delegacja. Tak. Zgadza się, że on się dwa razy. Trener zespołu nie znalazł Mariusz Bekaszy. Panie Mariuszu, spodziewał się pan takiego rezultatu? Na trybunach słyszałem, że kibice mówią, oj fajnie byłoby, żeby dzisiaj był remis, chociaż ten jeden punkcik, a tu się okazuje, że 4-0. Przed meczem wiadomo, że byśmy przyjęli taki wynik otwartymi rękoma, ale z przebiegu gry wydaje mi się, że zasłużyliśmy na 3 punkty. Łukasz! Fajnie też, że dochodziło do licznych stałych frekwentów gry, które strzeliśmy w górze. Tak też, że Górny miał też swoje szanse i był bliski do początku. Teraz pójdziemy na bramce. Bramkarz dobrze zaprezentował. Skuwa takie naszych kibiców spowodowane to, że znają realia naszego klubu, jaka jest sytuacja oraz sytuacja kadrowa, gdzie w ostatnim meczu Rejstarz się wyliczył 24 lata. Dzisiaj to się troszeczkę poprawiło, bo chłopcy, którzy pracowali ostatnio, wrócili do tego zespołu i ta średnia wiekowa podniosła się, ale nadal ma wyjście do 16 lat, więc chwała tym chłopakom za takie zaangażowanie i chęci i duże oraz mobilizację do pracy cały czas nad sobą, że to tak fajnie wychodzi. No, bardzo się cieszymy, że w końcu okazało zwycięstwo przed nieliczną własną publicznością. Szkoda, że nie było, szkoda tylko tego, że więcej kibiców było z Kolina niż z Gniezna. Proszę mi powiedzieć, jak oceni pan zespół z Kolina? Można powiedzieć, że większość zespołów pan obserwował jako trener, jak na tyle pozostałych rywali dzisiaj zaprezentował się zespół z Kolina. Czy można było powiedzieć, że był to dziś najsłabszy wasz rywal? Nie, nie można tak powiedzieć. Zespół z Kolina jest zarząd i trenerzy Górnika, nie moja osoba. Praktycznie wszystkie mecze wygrywane na naszym miejscu bardzo podobnie wyglądały i Górnik ani nie był zespołem, który jakoś słabiej się prezentował. Jednak właśnie na tym poziomie rozgrywek można miejsce bardzo pomaga. My mieliśmy to nieszczęście do pierwszych 6 meczów do tego wyjeździ. Może dlatego też taka sytuacja na przykład z tabeli, gdybyśmy grali czerwę, tych punktów moglibyśmy mieć wiele. A tak skromnie. Czy jakiś z zawodników, bo poprosił pana kierownik naszego zespołu o wskazanie jednego najlepszego. Był problem z wyborem? Zasłużył w ogóle ktoś na miano takiego zawodnika? Niestety nie znam nazwisk tych zawodników Górnika, ale podobał mi się, że ten trener musiał dać się w tym środku pora na niego zwróciłem uwagę. Na pewno Górnik ma potencjał do tego, żeby walczyć o wyższy terenie. Czasami tak mimo sprawdzi, że nie dochodzimy dzisiaj na wyższe, to już robimy z nami. Dziękuję bardzo.